103. rocznica odzyskania niepodległości była okazją do modlitwy za ojczyznę, wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego i gestów wdzięczności oraz pamięci o tych, którzy po 123 latach przynieśli Rzeczpospolitej niepodległość. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 1918 roku udział wzięli m.in. przedstawiciele parlamentu, poseł Jarosław Zieliński, posłanka Aleksandra Szczudło, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, prezydent miasta Czesław Renkiewicz wraz z najważniejszymi współpracownikami, reprezentanci Rady Miejskiej, starosta powiatu ziemskiego. Nie zabrakło również służb mundurowych i duchowieństwa. Każdy z wygłaszających przemówienia okolicznościowe odnosił się do historycznego rysu polskiej drogi do suwerenności. Przede wszystkim oddajemy hołd tym, którzy przez cały okres zaborów, a właściwie licząc od Konfederacji Barskiej, prawie przez 150 lat walczyli za najświętszą sprawę, za sprawę utrzymania, a potem odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Oddajemy im wielki szacunek i uczymy się od nich postawy wobec naszej ojczyzny dzisiaj. Ale też z całą intensywnością w takich momentach jak święto, rocznica odzyskania niepodległości uzmysławiamy sobie wartość, jaką ma wolne, własne państwo, jaką ma niepodległość naszej ojczyzny. Na co dzień może czasem o tym mniej pamiętamy, mniej to sobie uświadamiamy, ale podczas takich rocznic jak dzisiejsza ta świadomość jest bardziej intensywna. Zaczęła się odradzać na nowo z wielką siłą, niczym Feniks z popiołu Polska. Jej drogi ku niepodległości utkane były latami zaborów, światowymi wojnami i konfliktami. Przeżyła czas upokarzania, wymazywania z pamięci i map. Przetrwała. Przetrwała, bo póki my żyjemy, ona żyje też. Suwalską drogę do wolności, dłuższą niż w innych regionach kraju, przypomniał prezydent miasta. Pretensje do tych ziem zgłosili Litwini i to dla nich w marcu 1919 roku Niemcy przekazali zarząd nad Suwalszczyzną. Trzeba było wielu zabiegów dyplomatycznych, nacisków na władze centralne oraz ofiar i przelanej krwi sejmińskich powstańców, żeby ostatecznie Suwalszczyzna znalazła się po polskiej, a nie po litewskiej stronie linii demarkacyjnej, tak zwanej linii Fosza. W niedzielę 24 sierpnia 1919 roku do miasta wkroczył 41 pułk piechoty na czele z majorem Mieczysławem Mackiewiczem. Ziściło się wreszcie to, co powiedział później w swoim przemówieniu podczas wizyty w Grodzie nad Czarnochańczą naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski. Dzisiaj ziemia wasza jest wolna. Ten napis widnieje na cokole tego pomnika. Przemówienie pełne niepokoju i kontrowersyjnych tez wygłosił radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, który ku zdumieniu uczestników uroczystości nazwał Polskę słabym, na dodatek skonfliktowanym krajem, który w aktualnej sytuacji, jaka ma miejsce na granicy z Białorusią, winien prosić o pomoc Frontex czy wojska NATO. Cieślukowski podziękował obecnym na uroczystości żołnierzom Straży Granicznej i Policji za służbę na wschodniej granicy, dodając na końcu wystąpienia: ufam, że starczy wam sił, wiary, umiejętności i sprzętu, a dowódcy nie zawiodą. Po zakończeniu oficjalnych wystąpień pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Chwilę później ulicami miasta ruszyła kolumna uczestników biegu dla niepodległej.